Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze poświęconym aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz zmianom w portfelach Star Funds. Ja nazywam się Grzegorz Półkotycki, jestem dyrektorem inwestycyjnym w Star Funds. Tradycyjnie moja prezentacja składać się będzie z czterech punktów. Na początek będzie miał miejsce przegląd rynków. Kolejnym punktem to będzie próba odpowiedzi na pytanie, co czekać nas będzie w nadchodzącym czasie. Przedstawię Państwu wyniki portfeli modelowych Star Funds oraz na koniec będzie sesja pytań i odpowiedzi, na którą już teraz zapraszam bardzo serdecznie. Pytania można już teraz zadawać poprzez czata. OK, to przechodząc do pierwszego punktu prezentacji, na początek opowiem Państwu o koniunkturze na rynkach akcyjnych w ostatnim czasie. Tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie cztery indeksy giełdowe. Tutaj nasz lokalny WIG, MSCI All Country, to jest taki globalny indeks rynków akcyjnych krajów rozwiniętych. MSCI Emerging Markets, czyli indeks rynków wschodzących oraz europejski indeks Eurostox 50. Jak popatrzymy sobie na tą koniunkturę zobrazowaną wykresami indeksów, to można powiedzieć, że o ile luty był miesiącem, kiedy to większość światowych rynków akcji zyskiwała zgodnie, to w marcu zaczęły pojawiać się takie pierwsze przesłanki korekty. Korekty, którą wielu komentatorów rynku, wielu inwestorów oczekiwało już w zasadzie od początku roku, biorąc pod uwagę skalę i dynamikę wzrostów. Niektóre rynki, jak na przykład rynki wschodzące, w tym Polska, czy niektóre rynki europejskie, na początku marca łapały taką chwilową zaczepkę, jednak już po kilku sesjach mieliśmy do czynienia z powrotem do wzrostu. W samym lutym polski rynek po raz kolejny okazał się, tym razem obok Brazylii, najlepszym rynkiem świata z perspektywy osiągniętej stopy zwrotu. Jednocześnie na rynku amerykańskim obserwowaliśmy relatywnie słabszą koniunkturę i tamte indeksy już w marcu nie zdołały poprawić swoich rekordów. Jeżeli popatrzymy sobie na papiery dłużne, tutaj na tym bieżącym slajdzie widzicie Państwo rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich, to można powiedzieć, że od początku tego roku te rentowności utrzymują się na takim podwyższonym w relacji do tego, co obserwowane było we wcześniejszych miesiącach, poziomie. Niemniej jednak no można powiedzieć, że obserwujemy taki trend boczny. Ostatnie tygodnie to taki dość raptowny zryw tych rentowności, po czym równie szybki spadek i ponownie rentowności 10-latek kształtują się w takim dość szerokim przedziale między 2,30 a 2,60. Co ciekawe, ta zwyżka miała miejsce w obliczu dużego przekonania rynku odnośnie tego, że w marcu dojdzie do kolejnej podwyżki stóp przez amerykański Fed. Natomiast już po tej decyzji, kiedy faktycznie doszło do podniesienia stóp procentowych, rynek obligacji bardzo istotnie się umocnił. Co tutaj na tym wykresie rentowności należy rozpatrywać odwrotnie, czyli doszło do spadku tychże rentowności. Przechodząc do analizy tego, co się działo na rynkach dłużnych, na rynkach rozwiniętych po drugiej stronie oceanu, czyli tutaj w przypadku rynku niemieckiego, tutaj też mieliśmy podobną sytuację, czyli można powiedzieć, że od początku tego roku te fluktuacje odbywają się już na tym pozytywnym terytorium rentowności, czyli na poziomie między 0,2 a 0,4, jeżeli chodzi o 10-letnie obligacje niemieckie. W pewnym momencie było takie wyraźniejsze umocnienie się obligacji niemieckich
przy równoczesnym, słabszym zachowaniu się innych obligacji europejskich, między innymi obligacji francuskich, włoskich. To było spowodowane pewnymi obawami związanymi z wynikiem wyborów w Holandii. Jednak po ogłoszeniu tych wyników wyborów, które się okazały w zasadzie pozytywne dla obozu rządzącego i te partie, które mają takie inklinacje antyeuropejskie, co prawda zwiększyły swój stan posiadania mandatu względem tego, co było podczas poprzednich wyborów, natomiast jakby ta sytuacja nie pozwala im w żaden sposób na to, aby wpływać na bieżącą politykę. Przechodząc na lokalne podwórko, tutaj z kolei mieliśmy do czynienia z osiągnięciem tych maksymalnych rentowności obligacji, czyli tego apogeum słabości polskiego rynku obligacji gdzieś na poziom na przełom stycznia i lutego w okolicach około 4% za papiery 10-letnie. I od tego momentu mamy taki sukcesywny spadek tych rentowności do poziomu około 3,50. Tak więc tutaj efektem tego może być delikatna poprawa notowań funduszy, takich typowych funduszy obligacji skarbowych czy funduszy obligacji uniwersalnych, które to miały bardzo ciężką drugą połowę ubiegłego roku. Niemniej jednak, tak jak już tu wielokrotnie wspominaliśmy, perspektywa tego, żebyśmy wrócili z polskimi dziesięciolatkami do rentowności obserwowanych jeszcze w połowie ubiegłego roku na poziomie około 2,60, czy do absolutnego minimum na poziomie 2%, tu nam się wydaje taki scenariusz wysoce nieprawdopodobny. Dlatego z dużą ostrożnością podchodzimy do inwestowania w długoterminowe obligacje skarbowe, tak na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. To, na co zwracamy uwagę w inwestycjach, jeżeli chodzi o dług czy rynek pieniężny, to pewna ciekawa nieefektywność, którą obserwujemy już od pewnego czasu na rynku skarbowych obligacji, ale tych obligacji o zmiennym kuponie. Tutaj, żeby za bardzo nie wdawać się w technikalia, to tylko zasygnalizuję taki kierunek inwestycji, który obraliśmy już pewien czas temu. To są fundusze, których dość istotną część portfela zajmują obligacje zmiennokuponowe. Patrząc z perspektywy tego, jak wygląda obecnie krzywa rentowności oraz jakiego kształtu tej krzywej rentowności spodziewamy się w kolejnych miesiącach oraz jakie czynniki makroekonomiczne, w tym inflacja i poziom stóp procentowych, będą miały miejsce w nadchodzącym czasie, to zauważamy, że to jest relatywnie mało ryzykowny i całkiem atrakcyjny z perspektywy potencjalnej stopy zwrotu segment instrumentów, czyli właśnie polskie obligacje skarbowe zmiennokuponowe. Tutaj na wykresie widzicie Państwo notowania z ostatniego roku obligacji WZ. To jest właśnie jedna z serii takich obligacji zmiennokuponowych i oczekujemy takiego stabilnego trendu, który pozwoli być może zbliżyć się do cen, które jeszcze obserwowaliśmy w pierwszej części ubiegłego roku. Przechodząc do kolejnych segmentów rynku dłużnego, tutaj widzimy indeks obligacji korporacyjnych amerykańskich, tych obligacji tak zwanych wysokodochodowych. Ten trend, który pozwolił w ubiegłym roku osiągnąć świetne wyniki inwestycyjne właśnie funduszom inwestującym w tym segmencie. Pierwsze 2-3 miesiące tego, czy pierwsze tygodnie tego roku były równie udane. Natomiast od kilkunastu sesji obserwujemy korektę na rynku tych obligacji. Ona w swym rozmiarze bardzo przypomina to, co się działo chociażby w październiku i na początku listopada.
szereg innych takich zawahań rynku, jakie obserwowaliśmy wcześniej. To oczywiście przekłada się na słabsze notowania funduszy, które w składzie swojego portfela mają tego typu obligacje. To między innymi obligacje, te, które w naszych portfelach modelowych możecie Państwo znaleźć, między innymi Allianz US Short Duration, High Yield, czy w mniejszym stopniu Allianz PIMCO Inka. Tak jak obserwujemy, otoczenie, które wpływa na kwotowania tych obligacji, nie znajdujemy jakichś takich fundamentalnych przesłanek do tego, aby to, co jest przyczyną tej korekty, czyli w ostatnim czasie dosyć istotne rozszerzenie się spreadów kredytowych tych obligacji, co jest takie charakterystyczne dla takich korekcyjnych faz rynku, miało przekładać się na dłuższe pogorszenie koniunktury na tym segmencie. Wskazuje na to kilka czynników. Przede wszystkim na rynku obligacji korporacyjnych mamy do czynienia z poprawą sytuacji fundamentalnej tych emitentów. Gospodarka amerykańska, jakkolwiek nie rozwija się może w jakimś super szybkim tempie, to jednak ten rozwój jest stabilny. To jest wzrost gospodarczy, który od kilku kwartałów oscyluje na poziomie powyżej 2%, i te prognozy na 2017 rok są pozytywne. Dodatkowo obserwujemy taką sytuację, która z perspektywy popytu i podaży na tego typu obligacje jest korzystna. To znaczy, w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe, bardzo dużo przedsiębiorstw amerykańskich korzystało z tej sytuacji i emitowało bardzo dużo tego typu obligacji, zaspokajając swoje potrzeby pożyczkowe. W chwili obecnej ten pierwotna podaż tych obligacji będzie znacznie niższa, ponieważ, tak jak mówiłem, większość tych przedsiębiorstw zaspokoiła swoje apetyty na dług w ubiegłym roku i nie będzie już tak dużo emitować tych papierów, co będzie czynnikiem wspierającym ceny tych papierów. Czyli podsumowując, obecnie na rynkach finansowych, na różnych klasach aktywów obserwujemy takie korekcyjne nastroje. One się przejawiają w spadkach kursów akcji, niektórych surowców, tak jak tutaj przy okazji tych obligacji korporacyjnych wspominałem, ulegają powiększeniu spready kredytowe, tak, czyli te różnice pomiędzy rentownościami obligacji korporacyjnych a rentownościami obligacji skarbowych. Jednocześnie umacniają się te najbezpieczniejsze instrumenty skarbowe. Ta korekcyjna faza rynku, która następuje w szczególnej sytuacji po stosunkowo długiej i dynamicznej fazie wzrostów, ona nie powinna stanowić jakiegoś większego zaskoczenia, jednak warto zestawić kluczowe, moim zdaniem, elementy, które składają się właśnie na taki scenariusz, jaki obecnie obserwujemy. Po pierwsze, w danych makroekonomicznych, tutaj ich ilustracja na kilku najbliższych slajdach, zarysowała się w ostatnim czasie relatywna siła gospodarki strefy euro względem gospodarki amerykańskiej. To widać chociażby we wskaźnikach PMI. Aktywność w Stanach dalej pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, jednak dla części uczestników rynku wydaje się, że przynajmniej część tego rynkowego wzrostu, szczególnie w segmencie instrumentów ryzykownych na rynkach akcji, część tego wzrostu to jest tylko i wyłącznie efekt zwycięstwa Trumpa, który obiecał z jednej strony cięcia podatków dla korporacji, z drugiej strony spore wydatki infrastrukturalne, które miałyby pobudzić koniunkturę w gospodarce. Natomiast tu oczywiście wtrącę swoją dygresję, że tak nie do końca jest, bo chociażby na bieżącym slajdzie widać, że ten wzrost
wskaźników wyprzedzających, on szedł w parze ze wzrostem aktywności gospodarczej. Także to nie tylko indeksy giełdowe, które wyprzedziły aktualną sytuację gospodarczą, dyskontując zdecydowanie lepszy od możliwego do uzyskania scenariusz w realnej gospodarce, ale to jednak ta zwyżka notowań na rynkach akcji jest przynajmniej w części pochodną istotnej poprawy sytuacji gospodarczej. Natomiast teraz z perspektywy tej fazy korekcyjnej, oczywiście rynek jest tak skonstruowany, ta mechanika rynku, ta psychologia rynku tak funkcjonuje, że inwestorzy próbują sobie tłumaczyć, dlaczego spada albo dlaczego może w dalszym ciągu ta faza korekcyjna następować. Tutaj znamiennym może być chociażby to, co się działo pod koniec ubiegłego tygodnia w amerykańskim kongresie, kiedy pod głosowanie zamierzano przedstawić pierwsze ustawy. Tutaj w tym konkretnym wypadku ta ustawa, która miała zmieniać system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, czyli Obamacare. Pierwotnie to głosowanie miało się odbyć w czwartek z powodu braku poparcia w samej partii republikańskiej, to przesunięto na piątek. Mniej więcej pod koniec sesji amerykańskiej giełdy okazało się, że w ogóle zdjęto to głosowanie z agendy, co jakby wskazuje, że być może ta administracja nowego prezydenta ma pewne problemy w tym, żeby przekonać nawet własne środowisko polityczne do pewnych koncepcji. No i tutaj jakby to stanowiło jakieś takie naturalne zarzewie korekty rynkowe. Kolejnym elementem to dość znamienna reakcja amerykańskiej waluty na podwyżkę stóp procentowych, która to zazwyczaj powinna iść w kierunku takim, że waluta, której stopy procentowe ulegają podwyższeniu, aprecjonuje, czyli zyskuje na wartości. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, którą można chyba najlepiej opisać takim znanym powiedzeniem giełdowym: kupuj plotki, a sprzedawaj fakty, tak? Czyli kiedy fakt się zmaterializował, czyli ta podwyżka stóp procentowych w efekcie stała się faktem, to doszło do realizacji zysków na już takim bardzo wykupionym tym dolarze. Przypomnę, że on wielokrotnie zbliżał się w stosunku do euro do poziomu około 1,04. No i po tym, kiedy ta podwyżka faktycznie nastąpiła, doszło do skokowego osłabienia dolara. Dodatkowo było to jeszcze spotęgowane pewnego rodzaju taką ulgą inwestorów po wyborach w Holandii i całkiem sporą serią dobrych danych ze strefy euro, relatywnie lepszych niż z gospodarki amerykańskiej. Tak, jeszcze wracając do tego czynnika politycznego, to w chwili obecnej po tych wyborach w Holandii, po pewnych takich wspólnych głosach, chociażby z ostatniego szczytu Unii Europejskiej, które jakby próbują tutaj opinię publiczną przekonać do tego, że Unia się konsoliduje, że Unia chce być zjednoczona i że te siły odśrodkowe są marginalne, to jednak przynajmniej z perspektywy rynku walutowego zadziałało i dość wyraźnie to euro względem dolara umocniło. Także póki co te ryzyka polityczne, jakie w dalszym ciągu podtrzymujemy, że one są istotne z perspektywy inwestycji na europejskim rynku akcji, one są w tej chwili przez inwestorów bagatelizowane, czyli potencjalne zwycięstwo Marine Le Pen we Francji, czy kolejne ryzyka, jakie płyną z wyborów parlamentarnych w Niemczech w drugiej połowie roku, no to na razie jest gdzieś tam odsuwane na dalszy plan. Ale to wszystko jakby stanowiło jeden wielki negatywny czynnik dla będącego w zaawansowanym trendzie aprecjacji dolara. I być może, bo to już niewiele brakuje do tego, żeby na tej walucie doszło do
wygenerowania no, takiego dosyć wiarygodnego sygnału zakończenia trendu wzrostowego, który trwa no, już dość długi okres czasu. Do tego dolara i jego wpływu na jakby inne obszary rynków finansowych jeszcze wrócę. Tu tylko jeszcze skoncentruję Państwa uwagę na tych kwestiach sytuacji makroekonomicznej, czyli tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mieliśmy w ostatnich tygodniach lekkie spowolnienie, jeżeli chodzi o wskaźniki wyprzedzające. To oczywiście w tym momencie jeszcze niczego istotnego nie oznacza z takiego prognostycznego punktu widzenia, bo z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia chociażby w trzecim kwartale ubiegłego roku. Natomiast na taki krótkoterminowy sentyment inwestorów z pewnością takie elementy wpływają. Kolejnym czynnikiem właśnie takim, który dosyć mocno wspiera tą tezę o wyraźnie lepszym tym momentum, lepszej takiej dynamice pozytywnych zmian w gospodarce w strefie euro względem Stanów Zjednoczonych, tu przedstawia ta tabelka. Tutaj warto skoncentrować się na tych trzech kolumnach, które pokazują wskaźniki PMI. Może warto zwrócić uwagę tutaj tylko na te wiersze, które pokazują taki syntetyczny wskaźnik dla strefy euro i jednocześnie syntetyczny wskaźnik dla Stanów Zjednoczonych. Konstrukcja takich wskaźników, które powstają w oparciu o ankietowe badania wśród dużych przedsiębiorstw, poszczególnych gospodarek, mają za zadanie wskazać, czy gospodarka znajduje się w fazie ożywienia, czy w fazie spowolnienia. Generalnie te odczyty, które są powyżej 50 punktów, oznaczają tą fazę ożywienia, poniżej 50 fazę spowolnienia. Popatrzymy sobie teraz na dynamikę zmian to w strefie euro, poczynając tutaj od stycznia poprzez luty i odczyty marcowe, mamy do czynienia z wyraźnym przyspieszeniem tego ożywienia. Tak? Wskaźniki z 54,3 poprzez 56 w lutym, w marcu doszły do 56,7. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych mieliśmy sytuację, gdzie z wysokich poziomów obserwowanych w styczniu, czyli prawie 56, poprzez 54 do 53,2 ostatnie odczyty właśnie PMI tego syntetycznego za marzec pokazał jakby odwrotny kierunek. I to jest jakby kolejny element, który potwierdza tą taką krótkoterminową, ciężko powiedzieć jak długo trwającą, ale jednak taką sytuację, która w chwili obecnej myślę, że w dość dobry sposób i wyczerpujący tłumaczy, dlaczego w chwili obecnej te indeksy w Stanach Zjednoczonych zachowują się relatywnie słabiej. I tu jeszcze kilka wykresów, które potwierdzają tą tezę, bardziej w takim graficznym ujęciu. Zwróćcie Państwo, że te ostatnie odczyty to taka dosyć istotna i wyraźna korekta wcześniejszego tej fazy ożywienia w amerykańskiej gospodarce, podczas gdy w strefie euro mamy tutaj bardzo dynamiczny wzrost, wyraźnie powyżej tych szczytów, które obserwowaliśmy jeszcze w latach 2014 i 2015, czyli tych latach, w których w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z relatywnie lepszą koniunkturą. W strefie euro to był taki ślamazarny, pełzający wzrost gospodarczy. Tu coś pokazuje, że w tym roku przy braku jakichś nowych niekorzystnych czynników może być w Europie bardzo dobrze. I to jeszcze jeden element, który tą teorię by potwierdzał, czyli taki wykres, który pokazuje stosunek spółek, które podwyższają prognozy swoich wyników na nadchodzące kwartały w relacji do spółek, które te prognozy obniżają. Wszystko się koncentruje wokół jedności, czyli ten iloraz tych, które
podwyższają prognozy w stosunku do tych, które obniżają. Mniej więcej przez większość czasu jest w okolicach jedności. Natomiast biorąc pod uwagę, że te nożyce w ostatnim czasie dość wyraźnie się rozwarły na korzyść spółek europejskich, to jest jakby kolejny dowód na to, że w krótkim terminie ten silnik globalnej gospodarki w postaci strefy euro działa na trochę wyższych obrotach. Wracam jeszcze raz na moment do notowań dolara, bo to jest element, który może mieć jakby szereg reperkusji w różnych jakby zakątkach rynków finansowych, to zarówno z perspektywy geograficznej, jak i z perspektywy klas aktywów. Tutaj na wykres siły dolara mierzonego indeksem dolara do wszystkich głównych walut świata nałożyłem jeszcze indeks rynku surowcowego, indeks, o którym mówiliśmy wielokrotnie, który stanowi pewien temat inwestycyjny, który jakby chętnie eksploatujemy w naszej strategii inwestycyjnej. A dlaczego? No chociażby dlatego, że w fazie ożywienia gospodarczego i po wielu latach dekoniunktury na rynku surowcowym, to taka fundamentalna przesłanka do tego, by oczekiwać wzrostów. Jakkolwiek ostatnie tygodnie przyniosły dość silne spadki, jak popatrzycie Państwo sobie na tą pomarańczową krzywą, czyli ten właśnie wykres indeksu CRB, który skupia w sobie główne towary, główne surowce, zagregowane w tym indeksie w proporcjach takich, w jakich są wykorzystywane w globalnej gospodarce, no to można powiedzieć, no warto się zastanowić nad tym, co dalej z tymi surowcami będzie. Jak popatrzymy sobie na historyczną korelację między, już nawet pomijam tą kwestię wzrostu gospodarczego i popytu na surowce, bo to jest jakby naturalne, ale drugim takim czynnikiem, który dosyć istotnie wpływa na notowania cen surowców, jest siła dolara. Jako że surowce są wyrażone w dolarach, to historycznie tak zazwyczaj bywało, że osłabienie dolara sprzyjało wzrostom na surowcach. I tutaj obserwujemy, wydaje nam się w ostatnich tygodniach, pewną anomalię, która polega na tym, że właśnie to osłabienie dolara, które w tej chwili na wykresie wygląda jeszcze mało groźnie, ale przełożyło się na dosyć duży i taki zauważalny ruch spadkowy na rynku surowcowym. Także my w dalszym ciągu staramy się patrzeć na takie przesłanki fundamentalne, czyli ta perspektywa wzrostu, globalnego wzrostu gospodarczego dochodzącego do powyżej 2,5, 3 czy nawet 3,5%, to będzie ten czynnik, który będzie jakby tutaj wspierał stronę popytową i będzie stanowił presję na wzrosty kursów surowców. Z drugiej strony ta potencjalna dalsza wyprzedaż dolara, która jeżeli faktycznie będzie miała miejsce, tak jak mówiłem, w ślad za tym sygnałem, do którego jest relatywnie blisko, no będzie miała reperkusje takie jak przede wszystkim pozytywny wpływ na aktywa notowane na rynkach wschodzących. I to zarówno na rynek akcji, jak i rynek obligacji. Generalnie będzie miała pozytywny wpływ na gospodarki rynków wschodzących. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się ostatnio dzieje na polskiej złotówce, to no można powiedzieć, że obserwujemy poziomy, których nie widzieliśmy od wielu miesięcy. To być może jest dowód na napływ kapitału takiego portfelowego
na nasz lokalny rynek, co może też tłumaczyć ostatnie umocnienie się obligacji skarbowych. Ta rentowność obligacji 10-letnich, którą Państwu pokazywałem, tak naprawdę w przeciągu kilku tygodni z poziomu 4% na 10-latce zjechały do poziomu około 3,50. Historycznie też tak bywało. Tego na razie nie zakładamy jako taki bazowy scenariusz polegający na tym, że w ślad za umocniającą się złotówką do dolara nastąpi bardzo duży napływ tego kapitału na polski rynek akcji, ale historycznie tak bywało, że lata, w których złotówka umacniała się do dolara, to były lata z bardzo dobrą koniunkturą na rynku papierów wartościowych akcyjnych. Z drugiej strony, jak przypomnimy sobie ten początek osłabiania się złotów do dolara, czyli rok 2014 i później 2015 z takim wyraźnym trendem osłabiającym naszą walutę, i popatrzymy sobie, jak wyglądał wtedy indeks WIG20, no to też daje to odpowiedź na to pytanie, czy jest jakaś korelacja między notowaniem złotówki do dolara, a koniunkturą, przynajmniej w obszarze tych dużych spółek. Uważamy, że taka korelacja istnieje i ewentualna kontynuacja tego trendu aprecjonującego polską walutę będzie kolejny czynnik, który będzie obok całkiem sensownych, relatywnie niskich wycen polskiego rynku akcji, obok napływów do funduszy inwestycyjnych, bo przypomnę, że tylko w styczniu i w lutym do polskich funduszy akcyjnych napłynęło 800 milionów złotych, to może być kolejny czynnik, który może tutaj pomagać lokalnemu rynkowi akcji. Przechodząc do wniosków inwestycyjnych, to z perspektywy funduszy dłużnych w zasadzie podtrzymujemy nasze dotychczasowe nastawienie, czyli poszukujemy zysków w obszarze obligacji korporacyjnych, preferujemy te obligacje względem obligacji rządowych. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili w środowisku rosnącej inflacji banki centralne zaczynają te stopy procentowe podnosić. Marzec przyniósł kolejną podwyżkę w Stanach Zjednoczonych. Uważamy, że to jest taki trend długoterminowy i o ile trudno nam sobie wyobrazić, że stopy procentowe wrócą do tych poziomów, do których zwyczajowo Fed doprowadza, czyli 5-6%, tak w tej chwili większość członków Fedu oczekuje, że na koniec tego cyklu podwyżek stopy procentowe, te bieżące, krótkoterminowe, dojdą do 3%. No więc jak popatrzymy sobie, jeżeli teraz na 10-latkach mamy w Stanach Zjednoczonych 2,4%, no to widzimy, że potencjał do wzrostu rynkowych stóp procentowych istnieje, a co za tym idzie, no nie jest to dobra informacja dla obligacji skarbowych. Oczywiście korekty się będą zdarzały, tak jak to ma miejsce w ostatnich tygodniach, no niemniej jednak gdzieś ten cel widzimy znacznie wyżej, a więc oznacza to presję na obligacje skarbowe. Całkiem dobra sytuacja emitentów korporacyjnych w połączeniu z tym, o czym już mówiłem, czyli relatywnie niższą podażą obligacji, może powodować, że o ile ten powtórzenie tego roku 2016 na rynku obligacji wysokodochodowych jest mało prawdopodobne, bo większość tego ruchu związanego ze spadkiem premii rynek już wykonał, to wciąż uważamy, że da się tutaj w tym obszarze zarabiać w granicach około 5%. I z perspektywy tych bezpiecznych części naszych portfeli, to w dalszym ciągu koncentrujemy się tutaj na bardzo bezpiecznych funduszach pieniężnych bądź korporacyjnych, których znaczna część jest zainwestowana w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, czyli to, co już tutaj Państwu na jednym ze slajdów pokazywałem, czyli ta strategia oparta na między innymi obligacjach typu WZ. Z kolei w obszarze
inwestycji o podwyższonym poziomie ryzyka, to do nas przemawia taka analiza globalnej gospodarki, którą należy ocenić jako umiarkowanie pozytywny stan, w której to obserwujemy brak jakichś istotnych napięć w gospodarkach tych dojrzałych, powracanie do dobrej koniunktury na niektórych rynkach wschodzących, które miały do niedawna olbrzymie problemy, widzę Brazylia czy Rosja. Dodatkowo czynniki, które tutaj przemawiają do nas, to polityka monetarna, która zmierza do podnoszenia stóp procentowych w ślad za rosnącą inflacją, a rosnąca inflacja to są czynniki, które czynią akcje tą preferowaną klasą aktywów. Lokalnie mamy do czynienia z ożywieniem w gospodarce. Na umacniający się złoty wskazuje, że naszym rynkiem zainteresował się kapitał zagraniczny. Tutaj jeszcze myślę, że warto zauważyć też kolejny element, który potencjalnie może wpłynąć korzystnie na złotego. Po bardzo słabym roku 2016 z perspektywy absorpcji środków unijnych, rok 2017 jawi się jako ten rok, w którym nastąpi zwiększenie transferów z budżetu Unii Europejskiej, co też powinno przekładać się na umocnienie złotego. Jeżeli chodzi o wyceny, to można powiedzieć, że powiedzmy takie światowe uniwersum rynków akcji podzieliłbym na najtańsze rynki wschodzące, w tym rynek polski. Atrakcyjnie jeszcze wciąż wycenione rynki europejskie, ale to z powodu tych ryzyk, które w obszarze polityki odnajdujemy. No i rynek amerykański, który w tej chwili z perspektywy wycen spółek jest notowany powyżej średniej długoterminowej, aczkolwiek tutaj trudno mówić o tym, żeby te wyceny w tej chwili oscylowały na poziomach, na których część komentatorów rynkowych próbuje przekonywać, że to inwestycyjna bańka. W chwili obecnej da się znaleźć szereg wskaźników, chociażby takich jak wskaźnik stopy dywidend, którym daleko do poziomów takich, jakie obserwowaliśmy chociażby w szczycie poprzedniej hossy, czyli w roku 2007. Oczywiście trudno nie wspomnieć o ryzykach. Część z tych ryzyk w trakcie tutaj dzisiejszego webinara omawiałem i w dalszym ciągu jakby tutaj podtrzymuję tę tezę, że wydaje się, że z perspektywy Europy to polityka to będzie ten element największego ryzyka, nie jakieś nagłe spowolnienie gospodarcze, nie jakiś taki czynnik globalny, tylko właśnie polityka może tutaj popsuć nastroje. Oczywiście nie, trudno tutaj snuć jakieś scenariusze i twierdzić, kto wygra wybory we Francji, pod to obstawiać strategię. Nasza strategia jest oparta na podejściu bardzo selektywnym i zaufaniu zarządzających tymi funduszami, które żeśmy już wcześniej wyselekcjonowali jako te, które w oderwaniu od jakichś tutaj geograficznych przywiązań poszukują najlepszych rozwiązań do portfeli. Tym niemniej jednak no, w chwili obecnej bylibyśmy ostrożni co do tego, żeby stawiać na takie fundusze, które w zdecydowanej większości mają zainwestowane środki w Europie. No i mamy oczywiście ryzyka związane z programem gospodarczym, a z jego wdrożeniem w życie przez administrację w Stanach Zjednoczonych, to już też o czym przed chwilą wspomniałem. I jak tutaj próbujemy odnaleźć się, jeżeli chodzi o te bardziej ryzykowne kierunki inwestycji w naszych portfelach? Tak jak mówiłem, bardzo selektywne podejście do akcji. Jeżeli chodzi o rynek polski, zdajemy oczywiście sobie sprawę z tego, że
bardzo istotne przeważanie rynku polskiego niesie ze sobą pewne ryzyko inwestycyjne, dlatego ono jest w chwili obecnej kontrolowane w taki sposób, że no tak naprawdę mamy w portfelach jeden fundusz, który jest stricte funduszem akcji polskich. Drugi fundusz, który ma bardziej globalne podejście, w chwili obecnej w około 50% jest zainwestowany w Polsce, natomiast pozostałe strategie dość wyraźnie wychodzą poza tutaj geograficzny region naszego rynku lokalnego. No i drugi kierunek naszych inwestycji to w wybranych portfelach rynki surowcowe. Tutaj zachęcam do zapoznania się z komentarzami po ostatnich rebalansingach portfeli. Znajdziecie Państwo opis naszej małej roszady, jeżeli chodzi o portfele, główny portfel agresywny i portfel zbalansowany. Tam fundusz Skarbiec Rynków Surowcowych zastąpiliśmy innym funduszem z kategorii surowców, PKO Surowców Globalne. To trochę zmiana naszego podejścia, próba wykorzystania niższych poziomów na rynkach surowcowych do tego, aby w ewentualnym wzroście partycypował fundusz, który jest bardziej wrażliwy na zmiany koniunktury. W dużym skrócie, Skarbiec był funduszem typowo benchmarkowym, który realizuje swoją strategię poprzez inwestycje w ETF-y, które jakby reprezentują poszczególne segmenty rynku surowcowego. Natomiast ten fundusz, który wprowadziliśmy, to jest fundusz, który inwestuje nie stricte w surowce, natomiast w spółki działające na rynku surowcowym. Dzięki temu, że wrażliwość spółek na zmiany cen na rynku surowcowym jest większa, oczywiście ten fundusz ma charakterystykę z perspektywy ryzyka bardziej zmienną. Niemniej jednak tutaj, wierząc w to, że wprowadzamy go do portfela w momencie, kiedy te surowce są na niższych poziomach oraz biorąc pod uwagę historycznie dobre wyniki inwestycyjne, szczególnie świetny rok 2016, relatywnie lepsze od konkurencji wyniki w roku 2014 i 2015, kiedy obserwowaliśmy silne spadki cen na rynku surowcowym, a ten fundusz jednak istotnie mniej tracił, no to nas skłania do tego, żeby w chwili obecnej podjąć odrobinę większe ryzyko w obszarze surowców. Na koniec jeszcze powiem Państwu tutaj o aktualnych wynikach naszych portfeli modelowych. Rozkład stóp zwrotu prezentuje tabelka i krzywe poszczególnych portfeli możecie Państwo zaobserwować na wykresie. Ostatni miesiąc w związku z korektą, no jak wiadomo, w największym stopniu odbija się na tych portfelach, które są najbardziej wyeksponowane na ryzyko. W związku z tym w ciągu ostatniego miesiąca stopa zwrotu z portfela agresywnego była na poziomie 0, a pozostałe portfele im więcej miały tego komponentu bezpiecznego, który przynosi dochód, powiedzmy, no generalnie niezależnie od koniunktury rynkowej, tym ta stopa zwrotu była wyższa z 0,3% na portfelu tym najbardziej bezpiecznym, czyli Star Funds konserwatywny. Od początku prowadzenia portfeli, czyli od 4 lutego 2016 roku, te stopy kształtują się na poziomie od 3,1% dla portfela tego najbardziej bezpiecznego do prawie 21% dla portfela agresywnego. Szanowni Państwo, z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Ja serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Będę starał się udzielić Państwu na bieżąco odpowiedzi na te pytania. Pojawiło się pierwsze pytanie.
Pan posiada fundusze PZU Polonez z obligacji skarbowych oraz Aviva obligacji dynamicznych. Czy warto obecnie sprzedać te fundusze? Może powiem w ten sposób. Ma pan fundusze dłużne z dwóch TFI, których zespoły zajmujące się zarządzaniem tymi funduszami oceniamy jako czołówka polskiego rynku. Także z tej perspektywy dokonał pan niezłych wyborów. Myślę, że nawet bardzo dobrych wyborów. Dość powiedzieć, że sami również posiadaliśmy te fundusze w naszych portfelach modelowych. Niemniej jednak trzeba jakby zdawać sobie sprawę z charakterystyk tych funduszy. Powiem panu, dlaczego my ich dzisiaj nie mamy. To być może w jakimś tam stopniu wyczerpie istotę tego pytania. Tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy dość ostrożni, jeżeli chodzi o inwestycje w obligacje skarbowe, szczególnie te, które charakteryzują się dłuższym terminem do wykupu, z tego względu, że obawiamy się, że może mieć miejsce scenariusz taki, jaki już jest widoczny na rynkach bazowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, że rentowności obligacji będą rosły w ślad za pojawiającą się inflacją oraz podwyżkami stóp procentowych przez banki centralne. A co za tym idzie, wrażliwość takich produktów jak fundusze inwestujące w dług skarbowy przy portfelu zdominowanym przez obligacje o dłuższym terminie do wykupu jest dość duża. I ich notowania jakby będą odwrotnie skorelowane z kierunkiem ruchu tych rynkowych stóp procentowych. A więc jeżeli te stopy procentowe, rentowności będą rosły, no to zachowanie tych funduszy nie do końca będzie zadowalające. Myślę, że w gestii zarządzających tym funduszem jest takie wymodelowanie portfela, aby w okresach mniej korzystnych dla typowych długoterminowych obligacji skarbowych, takowych w portfelu w nadmiarze nie posiadać, tylko posiadać obligacje skarbowe, ale na przykład czy to zmiennokuponowe, czy obligacje o krótszym terminie do wykupu. Niemniej jednak jakby w pewnym stopniu zarządzający takim funduszem jest trochę zakładnikiem polityki inwestycyjnej, tak? Ponieważ ten fundusz, czy te fundusze no z góry zakładają, że to mają być fundusze obligacji, a nie fundusze pieniężne o bardzo krótkim duration, czyli tym tak zwanym średnim czasie trwania papierów dłużnych. Podsumowując, myślę, że ostatnie tygodnie przyniosły wyraźniejsze odreagowanie cen i jeżeli spowodowało to, że jest w tej chwili pan na pozycji zyskownej, to warto rozważyć umorzenie tego typu funduszy i przesiąść się na rozwiązania, które polecamy w naszych portfelach modelowych.
Pojawiły się kolejne pytania. Pierwsze z nich, pytanie, jak głębokiej korekty można obecnie się spodziewać na rynkach akcyjnych? To bardzo, bardzo powszechne w ostatnich tygodniach pytanie. Ja powiem w ten sposób. Nie potrafi się odnieść do tego pytania w tak precyzyjny sposób, w jaki pewnie by Pan oczekiwał, bo jeżeli chodzi o przyszłe zachowanie rynków, to nie sposób tego odgadnąć. Można tutaj opierać się jedynie na jakimś prawdopodobieństwie i próbować zestawić to miejsce, do którego dotarł rynek akcyjny, mierzony indeksami poszczególnych rynków w ostatnim czasie, zestawić to z wycenami, czy powiedzmy z jakością danych fundamentalnych, żeby ocenić, na ile nastąpiło krótkoterminowe przereagowanie i czy powinniśmy mieć do czynienia z korektą rzędu 10 czy może nawet 15%, i to rozłożoną w nie tygodnie, a może miesiące czy nawet kwartały. Z tej perspektywy, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób my patrzymy na te dane makroekonomiczne i na wyceny spółek, no nie wygląda na to, żeby te segmenty rynku, w których my poszukujemy zysków, doczekały się takiej korekty bardzo głębokiej. Widać, że ta jakby sekwencja publikacji wskaźników potwierdzających jednak ożywienie w koniunkturze na rynkach wschodzących, dość wyraźne i zauważalne napływy kapitałów, powodują, że jest to raczej czynnik, który ma charakter przynajmniej średnioterminowy, a nie taki, który można byłoby określić mianem epizodycznego, tak? Czyli coś, co się na naszym rynku wydarzyło w zasadzie, no począwszy od listopada, potrwało do połowy marca i miałoby się szybko skończyć. Z perspektywy tego rynku polskiego, mówię tutaj też po części o innych rynkach. Miałbym na myśli również europejski rynek akcji segmentu tych rynków rozwiniętych, gdyby nie to ryzyko polityczne. Pewne czynniki wskazują, że ten scenariusz pozytywny, on ma szansę być kontynuowany w dalszej części roku. Tylko musimy przejść przez tą taką oczyszczającą fazę rynku. Oczywiście nie sposób przewidzieć pewnych rzeczy, których teraz nie wiemy, tak? Ale w oparciu o analizę tego, co dziś wiemy, to wydaje mi się, że korekta o zasięgu nie większym niż 10% i trwająca nie dłużej niż kilka tygodni, to jest to coś, jeżeli już miałbym się pokusić o jakieś przewidywanie, to tego bym oczekiwał. W takiej sytuacji, gdyby się zmaterializowały te zasięgi, które bym je traktował jako maksymalne w tym jakby scenariuszu, wykorzystywałbym zdecydowanie do tego, żeby agresywniej pełnić portfel instrumentami, które właśnie dają w dłuższej perspektywie wyższą oczekiwaną stopę zwrotu. Natomiast oczywiście zgodnie z tymi zaleceniami, jakie płyną z profili inwestycyjnych, tak? Czyli na przykład inwestor, który w chwili obecnej powinien mieć portfel zbalansowany, a ma go niedoważony w te fundusze agresywne, to powinien taką właśnie spadkową fazę rynku wykorzystywać do tego, żeby dojść do tego swojego poziomu adekwatnego, jeżeli chodzi o alokacje w fundusze agresywne, adekwatnego do profilu ryzyka. Ktoś, kto z kolei stał się naszym klientem na początku marca czy w lutym,
czy może teraz rozważa inwestycje, ma profil dynamiczny, to sugerowałbym to, aby podejść do tego procesu budowy portfela z takim dużym spokojem, być może nawet rozpocząć od budowy portfela z udziałem tych inwestycji agresywnych trochę mniejszych, trochę mniejszym niż to wynika z tego modelowego składu portfela, no bo nie ma nic gorszego niż sparzyć się na samym początku. Tu kolejne pytanie, które jakby dotyka tej krótkoterminowej koniunktury. Tutaj pan Tomasz a propos WIG20 wskazuje, że wsparcie dla tego indeksu znajduje się w rejonie 2183 punkty. Po obronie wsparcia może dojść do odbicia. Oczywiście patrzymy również na takie kwestie związane z tym, jak technicznie rynek przemierza te obszary, czy to w górę, czy to w dół. One w przypadku takiego rynku jak rynek polski może mają trochę mniejsze znaczenie niż w przypadku rynków rozwiniętych, które są zdecydowanie mniejsze, tam ta większa kapitalizacja powoduje, że one są bardziej odporne na różnego rodzaju manipulacje, czy nawet wpływ jakiegoś dużego kapitału, który na naszym rynku w relatywnie prosty sposób może rozbić te opory czy wsparcia. No niemniej jednak tutaj też bym się zgodził, że tutaj te kilka sesji takiego mocniejszego zejścia w dół, włączając tą sesję dzisiejszą, no może spowodować, że gdzieś tam ten krótkoterminowy potencjał może się wyczerpać bardzo szybko. I osobiście pewnie życzyłbym sobie, żeby była okazja do kupna tych funduszy agresywnych przy niższych poziomach WIG20, no bo to oczywiście dawałoby większy potencjał do później zarobienia na tych funduszach w większym stopniu niż gdyby to ta korekta miała być raptem tylko kilkunastodniowa i w swej skali miałaby wynieść raptem parę procent. Co ciekawe, bo tutaj chwilkę jeszcze przed webinarem przeglądałem, jak się na tle tego spadającego rynku zachowywały te fundusze, które stanowią trzon naszych portfeli w tej części agresywnej, to tutaj polecam Państwa uwadze, bo to też jest o tyle ciekawe, że w zasadzie na większości z tych funduszy, czy tam na inwestorze akcji, czy na PDTU spółek dywidendowych, czy też na PKO Innowacji i Technologii, tam w zasadzie tej korekty nawet w jakimś większym stopniu nie odczuwamy. Także póki co one się zachowują bardzo dobrze, widać, że są przez zarządzających na bieżąco dość dobrze profilowane pod taką, pod takie zachowanie rynku, jakie obserwujemy obecnie. Ok, pojawiło się kolejne pytanie. Czy jest możliwość zmian na rynkach w przypadku kłopotów DB, czyli Deutsche Banku, jak przypuszczam? No powiedzmy sobie szczerze, Deutsche Bank to no istotny gracz z perspektywy, już to nawet nie mówię niemieckiego, ale europejskiego systemu bankowego, więc istotne kłopoty takiego gracza przełożyłyby się zdecydowanie no najpierw na cały sektor bankowy, no a w następstwie również na generalnie koniunkturę na europejskim rynku akcji. Także tutaj rykoszetem pewnie inne segmenty rynku, mówiąc kolokwialnie, oberwałyby. Niemniej jednak ten temat Deutsche Banku, on jest pozwolę
pozwolę sobie ponownie na kolokwializm wałkowany już od wielu miesięcy. Tak naprawdę te problemy Deutsche Banku z potencjalną koniecznością pozyskania kapitału, one sprowadziły indeks Eurostock 600 banków na minima niewidziane od, już nie pamiętam jak długiego okresu czasu, ale na pewno ładnych paru lat. Od tamtego czasu rynek dał się przekonać zapewnieniom zarządu, że te problemy Deutsche Banku są opanowane. Tak więc na tą chwilę, przynajmniej w takich materiałach inwestycyjnych, które do nas docierają, jakby ten przypadek i to ryzyko nie jest jakoś w nadmierny sposób eksponowane. Być może jest to faktycznie jakiś powód do tego, żeby jeszcze raz się temu przyjrzeć i zdiagnozować, czy aby nie stamtąd może narodzić się jakiś czarny łabędź. Na tą chwilę trudno mi jest się odnieść do tego pytania. Przynajmniej myśmy nie słyszeli o jakichś nowych kłopotach Deutsche Banku, które by stanowiły dla rynku jakąś nowość. Okay, pojawiło się kolejne pytanie dotyczące tego, czy nie warto dokonać konwersji z akcyjnych na bezpieczne, z funduszy akcyjnych na bezpieczne, aby przeczekać czas korekty. To chociażby w ostatnich komentarzach do portfeli jakby sygnalizowaliśmy ten wątek korekty oraz jakby naszego nastawienia do korekty. Powiem Państwu tak, nasze doświadczenia własne, jak również obserwacje i badania, wieloletnie badania nad efektywnością strategii polegających na próbie przewidzenia tego, co się wydarzy na rynku w przyszłości, niezależnie czy jest to przyszłość, którą mierzymy tygodniami, miesiącami czy latami, ona generalnie kończy się mizernymi rezultatami. Nie wiem, czy ja Państwu na jednym z webinarów nie przypominałem takiego wyniku, takiego ćwiczenia, które kiedyś zrobiliśmy. W dużym skrócie polegało ono na tym, aby z około stuletniej historii notowań amerykańskiego rynku akcji wyselekcjonować 30 najlepszych pod względem stóp zwrotu miesięcy i zobaczyć, jakby wyglądała stopa zwrotu z portfela, którego byśmy pozbawili tych 30 najlepszych stóp zwrotu. Co się okazało? Okazało się, że niezależnie od tego, że w okresie 100 lat dla amerykańskiego rynku akcji przynajmniej kilkukrotnie zdarzały się ogromne z perspektywy rozmiarów korekty spadkowe, nazywane później z perspektywy czasu wręcz krachami giełdowymi, to tak osiągnięta stopa zwrotu jest około stukrotnie wyższa w ujęciu procentowym niż stopa zwrotu z portfela tak nieszczęśliwie trafiającego inwestora, który pozbawiał się szansy na zarobek w tych 30 najbardziej, nazwijmy to, tłustych miesiącach. No my nie chcemy Państwa kapitału narazić na takie nieszczęście, gdzie będziemy bawić się zgadywanie, co będzie jutro, czy co będzie za tydzień, kiedy wiemy, że w większym stopniu jest to wróżenie z fusów niż przewidywanie
oparte na jakichś racjonalnych przesłankach, dlatego nie chcemy tego robić. Natomiast oczywiście ważymy wszelkie szanse i ryzyka i tak te portfele konstruujemy, aby przynajmniej w takiej perspektywie średnio czy długoterminowej one charakteryzowały się z jednej strony zdolnością do osiągania swoich celów inwestycyjnych, a z drugiej strony, no żeby jednak ten kapitał państwa przerastał w jakiś sposób zdyscyplinowany. No i ten cel staramy się osiągać raczej w długim terminie niż w krótkim terminie. Bo uwierzcie państwo, to się może udać raz, to się może udać dwa razy, ale 10 razy pod rząd się nie uda. I byście mieli państwo wtedy uzasadnione pretensje do tego, że w portfelu macie fundusze bezpieczne, podczas gdy wasza sytuacja osobista, majątkowa i wasze oczekiwania co do stóp zwrotu predestynowały was do tego, żeby przynajmniej część portfela była zainwestowana w bardziej agresywny sposób. Kolejne pytanie, czy dobre PMI w Europie Zachodniej niwelują, czy też ograniczają ryzyko wyborów? No oczywiście to jest jakby dobre PMI i perspektywa jakby większego ożywienia gospodarczego w Europie Zachodniej oczywiście działa w kontrze do tego ryzyka wyborów. Natomiast on nie niweluje tego ryzyka, tak? To też proszę pamiętać, że w chwili obecnej te PMI, jakby te dane już widzimy, tak? Z drugiej strony widzimy, co one nam mówią. One nam mówią, że no prawdopodobnie te realne dane gospodarcze, jakie obserwujemy za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, chociażby tak jak dane o PKB czy wyniki spółek, no mają szansę być lepsze niż jeszcze dotychczas sądzono. I to będą takie czynniki, które będą działały pro rynkom akcyjnym. No z drugiej strony sytuacja z tym ryzykiem politycznym to jest trochę taka sytuacja zero-jedynkowa, tak? Bo biorąc pod uwagę, że w tej chwili w przypadku sondaży wyborczych we Francji mamy do czynienia z daleko posuniętą pewnością, że kandydatka skrajnej prawicy przejdzie do drugiej tury, to z drugiej strony no, mamy już tak naprawdę jedną wielką niewiadomą, jak w tej drugiej turze wypadnie, a biorąc pod uwagę, że mamy bardzo duży odsetek Francuzów, którzy nie są jeszcze zdeklarowani, na kogo będą głosować, no tak naprawdę wiemy, że niewiele wiemy z perspektywy tego, co się wydarzy we Francji. Więc no, trochę jest taka sytuacja, że na tą chwilę wolimy nie brać tego ryzyka ewentualnej negatywnej reakcji po wyborach we Francji. Temat rynku indyjskiego, bo tutaj pan się pyta, co z rynkiem indyjskim. Bacznie się przyglądamy wybranym rynkom wschodzącym, w tym no, rynkowi indyjskiemu chyba no, na pierwszym miejscu. To jest taki rynek bardzo ciekawy, który szczególnie w ostatnich kwartałach no, był na radarze wielu inwestorów, bo tam dostrzeżono no, pewne rzeczy, które no, w sumie dostrzec całkiem łatwo, tak? No, przede wszystkim świetną strukturę demograficzną tego społeczeństwa. To jest stosunkowo młode społeczeństwo z bardzo zdrową tą piramidą wieku, czyli bardzo duży odsetek populacji w wieku młodym, nawet znacznie większym niż populacja w wieku produkcyjnym, co skutkuje tym, że za kilka lat, kiedy wiele krajów świata będzie miało problem ze starzeniem się społeczeństwa, co już widzimy szczególnie w Europie,
to tamta gospodarka tak naprawdę będzie zyskiwała na tym, że będzie miała ogromną ilość ludzi w wieku produkcyjnym, która będzie w stanie wygenerować spory wzrost PKB. Dodatkowo widzimy tam wpływ, pozytywny wpływ pewnych działań reformujących tą gospodarkę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tam w tej chwili finalizują się prace dotyczące wprowadzenia podatku VAT, co pozytywnie wpłynie na budżet tego państwa i idą bardzo przemyślane i duże nakłady na infrastrukturę. To są czynniki, to są inwestycje, które mają szansę podnieść taki długoterminowy wzrost gospodarczy tego rynku. Oczywiście pewnym problemem jest to, że sporo inwestorów globalnych już to zauważyło i te wyceny na rynku indyjskim no nie są, nie należą do najniższych. Z drugiej strony jeszcze widzimy pewien czynnik ryzyka związany z tym, że no nie do końca wiemy, na ile ta polityka administracji amerykańskiej będzie w zgodzie z tym, jakie widzieliśmy, słyszeliśmy w trakcie kampanii wyborczej hasła w zakresie protekcjonizmu gospodarczego, tak? Bo o ile Indie mają silny rynek wewnętrzny, to jednak wyobrażam sobie, że w jakimś tam stopniu byłby to kraj poszkodowany, gdyby jakieś tam wyraźniejsze, większe cła na towary sprowadzane z Azji do Stanów Zjednoczonych się pojawiły. Także na pewno z perspektywy rynku indyjskiego obserwujemy, ale na razie decyzji inwestycyjnych w tym zakresie nie podejmowaliśmy. No tu jeszcze nawiązując do tej dyskusji, która nam się tutaj wywiązała z panem Tomaszem odnośnie jakby wniosków po grze na spadki i wzrosty, kiedy tutaj pan twierdzi, że lepiej wykorzystać korektę i dokupić taniejące aktywa, to, no to powiem panu, że my mamy podobne zdanie. Tego chyba należy się spodziewać tutaj w tym naszym podejściu. Kolejne pytanie, co należy sądzić o funduszu ARGIO agresywny, czy zamienić obecnie na inny akcyjny? No jeżeli pan posiada, to gratuluję, bo to fundusz, który w ubiegłym roku chyba wykręcił najwyższą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o polskie fundusze. Oczywiście znamy tutaj kolegów z ARGIO, zarządzających oboma funduszami akcyjnymi. No, natomiast no, to są fundusze, które charakteryzują się bardzo dużym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skutecznie wykorzystały ten świetny czas koniunktury na rynku polskim. Natomiast no, cóż mogę powiedzieć? Jeżeli pan go posiadał, to gratuluję. No cóż, zapraszamy na bardziej taki zdywersyfikowany portfel akcyjny, który jakby reprezentują tutaj nasze portfele, szczególnie jeżeli tutaj mielibyśmy coś polecać o tym najwyższym poziomie ryzyka, no to ten portfel dynamiczny, on będzie miał z pewnością znacznie niższą zmienność i pewnie lepiej przetrwa ewentualną dłużej trwającą korektę. No ale tak jak tutaj wspomniałem, niestety nie potrafię przewidzieć, jak ta korekta będzie wyglądała zarówno w swej skali, jak i czasu trwania. Tu pojawia się takie ciekawe pytanie od pana Zbigniewa, a gdy będzie się stawać jasne, że zaczyna się BESSA, to czy wtedy przewidujecie zmniejszać zaangażowanie w instrumenty udziałowe? Oczywiście jakby tutaj naszym celem jest to, żeby w tej perspektywie długoterminowej taki portfel, zakładamy ten taki najbardziej agresywny, przynosił tą stopę zwrotu średniorocznie
powiedzmy oscylującą na poziomie około 10%. No w naturalny sposób w tych okresach, których będzie to ryzyko istotnie ujemnej stopy zwrotu z tych instrumentów udziałowych, no to tutaj wyjścia są dwa. Wyraźne ograniczenie tego udziału tych instrumentów, no względnie poszukiwanie innych ryzykownych klas aktywów, które nadają się do takich portfeli właśnie o podwyższonym poziomie ryzyka, do tego, żeby wykorzystując ich na przykład odwrotną korelację z rynkami akcyjnymi, no pozwolić na większą stabilność tego kapitału w dłuższej perspektywie czasu. Także oczywiście odpowiadając wprost na pytanie, jeżeli przed oczyma będzie istotne spowolnienie gospodarcze, które będzie rodziło ryzyko jakiejś tam, nie wiem, rocznej czy dwuletniej bessy, no to zdecydowanie tak. Alokacja w te instrumenty udziałowe będzie zmniejszana. Zwróćcie Państwo uwagę, że te portfele, nawet w chwili obecnej, kiedy obserwujemy jednak bądź co bądź tą fazę wzrostową koniunktury gospodarczej, no, portfel dynamiczny nie składa się w 100% z instrumentów udziałowych. Tam mamy jeden z funduszy, który jest funduszem dłużnym. Co prawda dłużnym, powiedzmy dość ryzykownym jak na dług, bo to jest fundusz długu korporacyjnego amerykańskiego, ale jednak tutaj ta stopa zwrotu to nie za wszelką cenę. Stopa zwrotu owszem, jak najbardziej zależy nam na tym, żeby była atrakcyjna, ale drugim elementem, który przyświeca nam przy budowie tych portfeli, to jest to, żeby też zmienność tych portfeli nie była zbyt duża. Efekt tego jest taki, jak liczyliśmy sobie na rocznicę powstania tych portfeli, że stopa zwrotu była mniej więcej zgodna z tym, co można było na funduszach, średnio na funduszach polskich akcji zarobić. Natomiast odchylenie standardowe, czyli zmienność wartości tego portfela, była na poziomie średniej dla funduszy stabilnego wzrostu. I tak naprawdę o to nam chodzi, żeby nie było takiego poczucia z perspektywy klienta, że no okej, stopa zwrotu jest fajna, bo tam na przykład wynosi 10%, ale po pierwszym kwartale był minus 7, po drugim jest plus 12, po trzecim jest znowu na minusie, a na koniec kończy na plus 10. Także jakby nie w tym rzecz. Zmienności nikt nie lubi. Mało kto ją akceptuje, dlatego staramy się, żeby wyważyć tutaj z jednej strony stopy zwrotu, ale też i ryzyko tych portfeli. Pytanie dotyczące oceny japońskiego rynku akcji. Czy jest obecnie drogi czy tani? Jak wyglądają perspektywy wzrostu tego rynku w perspektywie roku, 5 lat oraz ponad 10 lat? Powiem Państwu tak, takie kilka przemyśleń dotyczących tego rynku japońskiego ja osobiście mam. Przede wszystkim myślę, że bo tak wyczuwam, że jak się trochę Pan interesuje rynkiem japońskim, to jest rynek, który przez wielu komentatorów jest uznawany jako modelowy przykład jakby nieefektywności takiej strategii kupi, trzymaj i tej takiej długoterminowości w podejściu do rynku. Bo w zasadzie wszelkie wykresy rynku japońskiego, jakie w ostatnich 10 latach ja widziałem, to obejmowały ten wielki spadek, który zaczynał się na początku lat 90. i później jakiekolwiek wzrosty, które na tym rynku były, a były spektakularnymi wzrostami, to nawet nie ocierały się o szczyty, które zostały osiągnięte właśnie na początku lat 90. Natomiast
Jak patrzymy sobie na to z perspektywy trochę dłuższej, to w którym miejscu znalazł się rynek japoński na początku lat 90., to jest prosta konsekwencja no, szaleńczej bańki, która powstała na, no, gdzie jak gdzie, ale na, właśnie na rynku nieruchomości, który bardzo często jest zarzewiem różnych kłopotów gospodarczych w różnych miejscach. Tak było właśnie w Japonii, tak było przecież w Stanach Zjednoczonych, począwszy od 2005 roku, co się skończyło wielkim hukiem w 2008 roku. Przed rokiem tam 90., bodajże drugim, kiedy tam Nikkei osiągnął szczyt, ten rynek w ostatniej fazie Hossy bardzo silnie rósł. Natomiast wcześniej zachowywał się tak jak wiele innych rynków akcyjnych, adekwatnie do skali rozwoju gospodarczego, tylko po prostu w pewnym momencie doszło do wyraźnego przeszacowania aktywów na tamtym rynku, akcji po prostu. I krach na rynku nieruchomości i kryzys systemu finansowego spowodował, że wciąż jeszcze amerykańskie akcje mierzone indeksem Nikkei są znacznie poniżej tego szczytu z początku lat 90. Teraz wydaje się, że może te akcje japońskie mierzone takimi mnożnikami jak cena do zysku wydają się dość drogie, to w zasadzie one zawsze były drogie. Natomiast tam ważne jest to, na ile ta gospodarka jest w stanie wyrwać się z tego marazmu takiej stagnacji polegającej na tym, że tam zmiana PKB to jest plus minus 0,5%. Pamiętamy, że to był taki kraj, którego bank centralny w sposób jeszcze bardziej agresywny niż Fed dokonywał interwencji na rynku monetarnym. Dodatkowo to był pierwszy kraj, przynajmniej 2 lata przed Trumpem, który powiedział o tym, że będzie stymulował fiskalnie gospodarkę. I to jest chyba dla tej gospodarki teraz taki czas prawdy, który powinien pokazać, czy ta kuracja, która została zaaplikowana najpierw poprzez politykę monetarną, później fiskalną, czy ona odniesie skutek. Przyznam, że z racji tego, że w zasadzie z perspektywy polskich funduszy inwestycyjnych nie mamy możliwości jakiegoś takiego efektywnego zbudowania ekspozycji na tym japońskim rynku akcji, takiego, jakiego byśmy sobie życzyli, takiego niebankowego, takiego wynikającego właśnie ze znajomości lokalnych uwarunkowań, z kompetencji na stricte japońskim rynku akcji, to jakby nie jest ten rynek takim obszarem pierwszego zainteresowania. Wiemy, że ta gospodarka, ona musi być pobudzana. To jest trochę takie właśnie pobudzanie chorego człowieka. Wolimy się skoncentrować na tych gospodarkach, gdzie ten wzrost wynika z bardziej naturalnych i takich zdrowych fundamentów. Natomiast no, nie wykluczamy, jeżeli czy to w oparciu o jakieś opracowania inwestycyjne uznanych podmiotów z rynku. Przemówi to do nas, po zbadaniu uznamy, że warto poszukiwać alokacji w tym rynku, to no, nie można wykluczyć, że takie fundusze w przyszłości pojawiłyby się w portfelach.
I jeszcze mamy pytanie dotyczące o kwestie zróżnicowania pomiędzy BPH pieniężny a unikorona pieniężny. Kwestia wyboru funduszu do portfela konserwatywnego. Znaczy, naszym preferowanym z dwojga tutaj z funduszy, o które Pan pyta, to my byśmy wskazywali na BPH pieniężny z tego powodu, że ten fundusz charakteryzował się bardziej bezpiecznym profilem, w tym sensie, że tutaj ten udział części korporacyjnej był no istotnie mniejszy niż w przypadku unikorony pieniężnej. To była głównie ta kwestia, która decydowała o tym, żeby jednak w tym najbardziej bezpiecznym portfelu ten BPH pieniężny się znajdował. No, unikoronie pamiętamy pewne doświadczenia historyczne, kiedy tam mieliśmy do czynienia właśnie z taką materializacją tego ryzyka kredytowego, czyli upadłość kilku emitentów z tego portfela, no, powodowała, że jakoś no, nie chcieliśmy, aby tego typu ryzyko, tak powiem, było obecne w portfelu, który w zasadzie traktujemy jako alternatywę, jako bardziej alternatywę dla lokaty bankowej. Także myślę, że tutaj z tej perspektywy to ten pierwszy z funduszy, o który Pan pyta, czyli BPH pieniężny, byłby bardziej właściwym wyborem do takiego ultrakonserwatywnego portfela. Szanowni Państwo, więcej pytań nie widzę. Bardzo mnie to cieszy, że dzisiejsza aktywność była bardzo wysoka i to była chyba rekordowa liczba pytań, na jakie miałem przyjemność odpowiadać podczas naszej niewiele ponad rocznej historii webinarów. Także bardzo serdecznie dziękuję za udział, za uwagę i już teraz zapraszam na kwietniowy webinar, o którym będziemy informowali Państwa z wyprzedzeniem. Dziękuję za uwagę i dobrej nocy.